Spójrzmy teraz, jak wygląda zapis księgowy operacji gotówkowych. Oczywiście, do zapisu operacji gotówkowych służy z jednej strony zawsze konto kasa, które mam nadzieję, że już kojarzycie z poprzednich naszych wykładów. Konto w zakładowym planie, kont o numerze 100. Przejrzyjmy się teraz przykładowym operacjom gotówkowym. Możemy mieć wpływ należności od odbiorcy za wcześniej sprzedane produkty odbiorca płaci nam za wystawiony wcześniej rachunek czy fakturę. Dowodem źródłowym jest oczywiście ta faktura czy ten rachunek, natomiast podstawą księgowania na koncie kasa jest oczywiście kasa przyjmie, a kontem korespondującym w tej operacji jest konto rozrachunki z odbiorcami. Oczywiście zapis na koncie kasa po stronie winien, ponieważ jest to konto aktywne i zwiększenie stanu. Tak oczywistych rzeczy może już nie będę przypominać, bo mam nadzieję, że to kojarzycie już z poprzednich, wcześniejszych wykładów. Możemy mieć też wpłatę do kasy utargów ze sprzedaży gotówkowej, na przykład na koniec dnia. Znów podstawą zapisu na koncie kasa jest dokument, dowód księgowy KP, kątem korespondującym sprzedaż produktów czy sprzedaż materiałów i towarów, czyli konto 700 bądź 730. Możemy mieć też może taką trochę mniej typową sytuację, z którą być może jeszcze się nie zetknęliście, kiedy w wyniku inwentaryzacji stwierdzamy nadwyżkę w kasie.